Siemaneczko, ja jestem Lucek, zapraszam was na kolejny odcinek z trybu Fortnite. Wiecie co, mam szalony pomysł, bo ogólnie jest taka teoria, że można grać z kimś w trybie Fortnite, z kolegą po prostu, można grać razem, jeśli zrobi się jedną rzecz, jeśli włączy się wyszukiwanie meczu w tym samym momencie, co twój kolega, czyli rozmawiacie sobie razem przez internet, czy tam przez telefon i dawaj, włączaj teraz i pyk. I jakby możecie, są duże szanse, że na siebie traficie. I wiecie co? Zobaczcie. Mamy tutaj czasami 50 osób, 40, 38, o jak teraz graczy zostało, nie? Do końca meczu. To wiecie co my zrobimy? Ja odpalę któregoś dnia live'a z Forza Horizon i spróbujemy zrobić zlot w trybie Fortnite. Kurde, co wy na to? Co wy na to? Że zrobimy tak, jest live, odpalacie Fordę, nie? Powiedzmy sobie tam trochę pojeżdżę po świecie, żeby więcej osób się zebrało i robimy spotkania w Fordzie Horizon w eliminatorze. Wszyscy w jednym momencie klikamy sobie wyszukiwanie, nie? Ja zrobię jakieś tam odliczanie, jakieś coś i wiesz, wszyscy w tym samym momencie klikają i sprawdzamy, czy faktycznie da się grać razem z kimś. Wyobrażacie sobie coś takiego? I wtedy na przykład jedziemy sobie w jedno jakieś tam miejsce, nie? Na mapie i tam się spotykamy i zobaczymy, czy nam to wypali. Taki mam szalony, kurde, pomysł. A dzisiaj będziemy kontynuować moją taktykę. No, nie chcę tego Mini Coopera na pojedynek wysłać. Będziemy wybierać raczej takich lepszych graczy, z lepszymi samochodami. Moja Supra jest w klasie czwartej, ale podejrzewam, że ten Mini Cooper mógł mnie porobić, bo na offroadzie jest ciężko. Natomiast my kontynuujemy tą moją strategię. Ej, nie powielajcie, to jest moja strategia, okej? Czyli co, najpierw szukamy jakiegoś samochodu z wysokim poziomem, a dopiero później, w późniejszych etapach gry zaczynamy kogoś wyzywać na pojedynek. No i ja wam oszczędzę już tego takiego, powiedzmy, szukania samochodów, tylko jak coś trafi się naprawdę mega w jakimś fajnym miejscu, to wtedy wam to oczywiście pokażę, ale no, nie chcę was oczywiście zanudzać jakimiś tam poszukiwaniami, to nie jest takie ciekawe, więc będą same pojedynki. Tutaj próbuję tego Mini Coopera przestraszyć, on podszedł, no, ucieka, on myśli, że ja chcę go wyzwać na pojedynek, no. W normalnej sytuacji to by się go wyzwało, no ale już dobra. Powiedziałem, że będziemy brać tylko lepsze samochody, no to bierzemy tylko lepsze samochody. Jestem strasznie ciekawy, jakby takie spotkanie w trybie eliminator wyglądało, no bo słuchajcie, w jednym miejscu, w jednym momencie na mapie może się widzieć tylko 12 graczy, 12 samochodów może się widzieć jednocześnie. To ja jestem ciekawy, jakby wyglądało, jakby było 55 graczy, 55 samochodów w jednym miejscu. To jest chyba niemożliwe, to podejrzewam, żeby te samochody i tak znikały w tym trybie Fortnite, w eliminatorze, nie? Oj, kurde. Ej, czemu trąbisz, gościu? Jaki typo, dobra. Ej, ale będzie wstyd, jak mnie porobi. Pamiętacie pechowy odcinek? Przegrywałem praktycznie każdy pojedynek z każdym. Naprawdę, czy ktoś miał gorszy czy lepszy samochód, nieważne, każdy wygrywał ze mną. Dosłownie. Supra jest słaba na offroady i trzeba tutaj spokojnie między tymi drzewami. Ją bardzo łatwo zarzucić i no, to jest jej spory minus. Ale kościół w ogóle wyzwał mnie na pojazd, jaki waleczny, to mi się podoba, nie? Że gościu widzi przeciwnika i on chce walczyć. Trzeba spokojnie między tymi drzewami. Naprawdę, tu trzeba bardzo uważać, żeby się nie zatrzymać do zera. Rozpędzanie się w lesie, jeszcze jak jest tak mokro, z samochodem z napędem na tył, to nie jest dobry pomysł, to nie jest dobry pomysł. I tak, pojedziemy sobie, o, ale wyrobiłem fajnie. Pojedziemy sobie tutaj kawałek asfaltem, już będziemy na mecie. Ty, ja widzę, że tutaj w okolicy jest bardzo dużo tropów. Jeden minąłem, był tam traktor, ale tutaj są jeszcze dwa jakieś inne. No, podejrzewam, że jak teraz będę miał samochód z klasy, patrzcie, dwa, raz, dwa, trzy. Trzy aż dropy są. Także, nieźle. Teraz już mamy Rama, to jest bardzo, bardzo dobry samochód do tych zabaw tutaj. Ale zobaczcie, mamy aż trzy dropy. Tu mamy co? No dobra, drugi poziom. Mówiliście, że czasami w lesie można spotkać coś fajnego. Ja myślę, że te dropy są tutaj całkowicie losowe.
w niektórych grach Battle Royale, typu Fortnite, typu, nie wiem, Apex Legends, czy jakie tam jeszcze znacie gry Battle Royale, no to czasami wiadomo, że w jakichś tam miejscach jest bardzo dobry drop. O, na przykład w PUBG, nie? Players Unknown Battlegrounds, no to tam można... Wiadomo, że jak się leci na szpital, no to jest... Uła, patrzcie na to, jak się leci na szpital, to będą zawsze fajne rzeczy, nie? Gracie może w PUBG'a? Ja kiedyś grałem, to pamiętam, że tam była lokacja szpital. Teraz nie wiem, chyba jakieś tam nowe mapy pododawali czy coś. Widzicie, dlatego mi się wydaje, że warto na samym początku szukać jakichś samochodów, nie? A dopiero później bawić się faktycznie w pojedynki. Tutaj mamy jakiegoś ziomeczka. Zobaczymy, co ten ziombel tutaj ma. A myślę, że można go wyzwać na pojedynek. Nie no, trzeci poziom. Ale chcę walczyć! Gościu. Coś tam trąbił. Nie no, za niski poziom. Jedziemy. Wstyd trochę. Ale nie, co, jedzie za mną gościu. Zastanawia się, o co chodzi, nie? To się rzadko zdarza, jak w takim trybie, gdzie się współzawodniczy z kimś, ktoś jakoś tak traktuje cię inaczej, nie? Przeważnie tu wszyscy atakować i widzisz jakiegoś przeciwnika, atakujesz jej od razu. A rzadko się zdarza tak, że ktoś ci tam... O, na przykład w Overwatcha sobie gram, nie? To czasami jak jest taki jakiś mecz luźniejszy, to gracze przychodzą i również ci z przeciwnej drużyny przychodzą sobie w jedno miejsce i wiesz, i sobie machają, robią jakieś emotikonki i tak dalej, nie? Czasami się tak zdarza. O, dobra, tutaj mamy co? Golfina, ja już mam regalię. Tu już nie ma żartów. Pojeździliśmy trochę po lesie i faktycznie w lesie udało się coś wydropić. Patrzcie, tutaj mamy dwa dropy nawet. Ale chyba coś słabego, bo już by było zabrane. Czwarty poziom mamy golfinę. I tam jeszcze coś stało, nie? Co? Co ja tu robię? Ty, bo zaraz mnie ktoś w tym bajzlu tutaj wyzwie na pojedynek. Będę miał katastrofę. Ej, bo ja nie mogę wyjechać. Dawaj, gościu. Dawaj. O nie, i co teraz? O, dobra. Ej, żeby mnie tu nikt nie zauważył, bo będzie kaplica. O, czekaj, mogę. O kurde, kto mi się tu trafił? Nie, dlaczego tak? Ja jechałem sobie tak po prostu drogą i trąbiłem. Nie widziałem go nawet na mapie, tego gościa. A to z siódmego poziomu taki typo mi się tu trafił. I w dodatku to jest chyba koniec. Nie, dlaczego tak? O, ja sobie jechałem, po prostu tak otrąbiłem i jego mi trafiło, cholera. Mam nadzieję, że... I rozwalił mnie. Ej, widzę, że teraz faktycznie w lesie często dropi. Ale drugi poziom. Wiecie co, chyba po raz pierwszy w historii mojej kariery grania w Forza Horizon 4 chciałbym, żeby była zima, bo wtedy zobaczcie, mamy cały ten lodowiec dostępny, a w zimę żeśmy... Ja pierwszy raz wygrałem eliminatora. Właśnie dzięki temu, że wiedziałem, że przez lodowiec można bardzo szybko przejechać. Ja podejrzewam, że wtedy trafiłem jakiś słabszych graczy, którzy o tym nie wiedzieli czy coś. Nieważne, w każdym razie udało mi się wygrać i to było bardzo, bardzo przyjemne. Jadę do lasów poszukać trochę grzybów. O, widzę tam Mini Coopera, co prawda nie będzie to kupa kontra kupa, ale... Ale można sobie strzelić taki pojedyneczek golf. O, patrz, tam mamy. Mamy ofiarę! Golf kontra Cooper to by było spoko, nie? Nie ma aż takiego dużego... Nie ma aż takiej dużej różnicy poziomów. Głupio by było, gdyby mnie Mini Cooper pokonał. O, proszę bardzo, siemanko! O kurde, on jedzie w drugą stronę szybko. No nie, a dobra, nie jest tak źle. Dawaj, golf. W golfie siła. O kurcze, goście tu już, tam już nieźle nadrabia. No nic, musimy cisnąć na przełaj, nie ma opcji. Dawaj, golf, dawaj. Cooper bardzo z przodu. Co ja tak dziwnie wyzywam na pojedynek, że ja jadę, jestem odwrócony w odwrotną stronę. Ile mamy do tego celu? Aha, dobra, to jeszcze sporo mamy, także możemy tutaj dużo jeszcze powalczyć na spokojnie. Ale ten golf jest krótszy. Ja mam wrażenie, że on jest wolniejszy od tego Mini Coopera. Znaczy, może ma wyższą prędkość maksymalną, ale przyspieszenie jest takie słabe. Nie mogę go dogonić. Dawaj. Ile?
Kurde, jedna... O nie. Mila 200 zostało. Czekaj, jak my mamy, na przykład mamy kilometr, to mamy 1,5 kilometra, nie? Albo 1,2 km, to jak oni mają milę 200, to 200 czego? Metrów? Nie. Mil? To jest głupia ta jednostka jakaś taka jest. Czekaj, bo tu musimy mostem chyba uderzyć, tak jak on tutaj, nie? Co on tam robi? Rozwalił się gdzieś. Patrz przez te skały! Oh my god! Dawaj, golfina! Tam go powinniśmy na tej prostej. Ja mam większy prześwit, więc powinienem przez tą wodę szybciej przejechać. Ale na prostej też powinienem go wyprzeć. Słuchajcie, to już koniec pojedynku! O nie, ja muszę go dogonić! Dawaj, golf, dawaj! O kurde! Nie, niemożliwe! Jak mnie pokona Mini Cooper! Dawaj, golf! Jaki... Nie! Dojechał czy nie? Ja! Wiecie dlaczego przegrywałem? Bo nie miałem mistrzowskiej herbatki. Zobaczycie co się będzie działo teraz z tą herbatką. Łyczek. Łyczek przed meczem i łyczek po meczu. Następny łyczek będzie zwycięski, mówię wam. Patrzcie na to! Siódmy poziom! Co? Mówię wam, to będzie zwycięska sesja. Siódmy poziom. Nic, ja muszę wyzywać na pojedynek, bo ja chcę mieć 10. poziom zaraz tego samochodu. Musimy się podszkolić trochę w pojedynkach, no bo ja trochę też źle robię, że na przykład jak wyzywam kogoś na pojedynek, to jadę w przeciwną stronę i jest, wiesz, 50% szans, że będę miał jakąś przewagę, nie? Ja nie chcę mieć 50% szans, o nie. Teraz zero litości, słuchajcie, wyzywamy wszystko na pojedynek, żeby mieć ten 10. poziom. Proszę bardzo, co my tu mamy? Dzień dobry, Mini Cooper! On jedzie w drugą stronę, jak mnie pokona to będzie... O, ale się wkurzę. Dobra, jedziemy drogą, nie ma, zero litości, wbijamy ten 10. poziom. Chciałbym, żeby tutaj w Forza Horizon było coś takiego, że można sobie ustawić dzień. I że masz cały czas dzień, nie? Żeby była jakaś taka komenda. Wpisujesz sobie jakąś komendę i masz dzień i fajnie, a nie teraz w nocy nic kurczę nie widać. Ale to będzie zwycięski mecz, mówię wam. Mam zwycięską herbatkę, nie ma siły nawet. Proszę bardzo, mecz wygrany. No, będę musiał Audi oddać niestety, ale tu już mamy kolejnego przeciwnika do roboty. Spider Gallardo, może być, dobra, 8. poziom, słuchajcie, już 8. poziom. Ostatnio robiłem odcinek o Gallardo Spider. Próbowałem zrobić ten samochód na offroad. No, jakoś tam hardkorowo. Czy mi wyszło, czy nie, no... Był problem z pokonywaniem wody. Tutaj mamy wersję raczej szosową. I gonimy tego gościa, który tu próbuje uciec. O właśnie, jazda przez wodę to jest... Ciężko. Pojechał po jakiś drop. Ale nie ma dropa, no dobrego na Gallardo. Ciśniemy go. Ale też ładnie tam ciśnie tym czymś. Czym on tam jedzie? Nie wiem, ale nie jedzie aż tak wolno. Dobrze, że w Gallardo mamy napęd na 4 koła, to jeszcze nie jest tak tragicznie na tych offroadach. I jakoś sobie radzi, mam nadzieję, że nie będzie jakoś... Ej, no on ma szybkie jakieś auto. On ma... Nie masz wcale takiego wolnego auta, zobacz jak on pruje. A moje Gallardo co? Słuchajcie, coś tutaj się na autostradzie dzieje. Ktoś tam z tyłu mnie dogania. Zobaczmy. Może być. Zobaczymy co się stanie. Okej. Ja sobie tutaj wyjeżdżam z autostrady. O kurde. Wyjeżdżamy z autostrady, hops. Ktoś się tego nie ogarnął, tego triku. Jedziemy na przełaj. Tutaj już są bardzo krótkie te pojedynki, ale jeszcze jest 20... Zobaczcie, 23 osoby jeszcze są na sesji, także... Także jeszcze tutaj sporo tego meczu zostało, nie? Gallardo... tutaj musimy ominąć te takie, wiecie, wyboje. Ten taki playground. Co żeśmy przed chwilą na tym byli i ciężko mi się tam Gallardo jechało. Powinienem bardziej się trzymać, wiecie, tych... szus, ale nie ma czasu, tutaj trzeba wbijać 9. poziom już będę miał.
No, pamiętacie jak przegrałem w Bugatti Veyronie? Jezu, to był wstyd. Ktoś Ferrari FF właśnie sobie dropnął. Wiecie, tutaj powinienem na łopatkach bardziej sobie operować, ale na tym trybie Fortnite wolę H-Shifter, bo mogę szybciej sobie wybrać odpowiedni bieg. Chcę cofnąć, od razu wsteczny, nie? A tutaj muszę przeklikiwać. Nie ma na to czasu, nie ma na to czasu. No i niestety mamy Camaro do wyboru. Napęd na tył, ale to może być szybkie. Ja tym samochodem chyba przegrałem coś. Tak mi się... kurde, coś tak... Nie wydaje mi się, żebym miał napęd na tył. Tak dziwnie jakoś przyspieszył na tym szutrze, na tym offroadzie. Dobrze, tutaj ktoś przed chwilą był... Aha, bo został pokonany pewnie. Jedźmy sobie do tamtej strzałki. Jestem policją! Gonimy kogoś! Gościu! O proszę, kogoś tutaj mamy. Ktoś dropa zgarnia. Co on tu ma? Co to jest? To jest ten ram chyba, nie? Co miałem go... Dawaj go od razu! Ja już na niego czekam, jak ten kleszcz na gałęzi. Tylko ciemno jest, kurczę, nic nie widać. No i uciekł mi. Uciekł po... Co on robi? Uciekł poza strefę? A nie, bo tu jeszcze nie ma tej strefy. Dobra, to się zaraz będzie kurczyć. Gość, co ty tak ryzykujesz? Tutaj do jakiegoś dropa jedzie, ale chyba słaby, bo się nie zainteresował. Tam jest jakiś następny dropik. Zgarnie go. Ja go zaraz zgarnę. Dobra, mamy go. Awe Camaro. No i tak trzeba uważać, bo ten samochód jego to jest taki bardzo dobry offroadowiec. Więc... On mnie tu może mimo wszystko porobić, on tam z tyłu za bardzo nie zostanie. Mnie ratuje tylko, wiecie, przyspieszenie i prędkość maksymalna, nie? Ale muszę uważać, żeby tutaj gdzieś nie polecieć nie wiadomo gdzie. Tak jadę na czwórce, na pół gazu. I na razie spokojnie. Bo nie będziemy mieli żadnych przeszkód. Że ciśniemy, robi się dzień, dobrze. Idziemy w stronę słońca, ops. I mamy metę. I słuchajcie, 10. poziom. Tak jest. Wow, Bugatti! Ale super. Mamy Bugattiego znowu. Mam nadzieję, że tym razem nie będzie w topy. Kogo tu my szukamy? Właśnie, walczymy z kimś, czy... O, siema, chcesz walczyć? Chcesz się bić, ziomek? 7. poziom, to nie są żarty, ale nie wysłał mnie na pojedynek. 7. poziom też, mógłby mnie porobić, tu nie ma żartów. Audi naprawdę bardzo szybkie jest, a tutaj też bardzo się liczy to, jak jesteś ustawiony samochodem, nie? Dobra, ale Bugatti to jest dobre auto na koniec meczu. Jest 14 osób do końca, więc tutaj jeszcze tego meczu sporo zostało. Ja bym nie chciał zmienić tego samochodu, nie zależy mi na pojedynkach już tak bardzo. Nie, jakby mnie jakiś szaleniec wyzwał na pojedynek, to proszę bardzo. Nie wiem właśnie, czy to Audi nie wziąć. Trochę, powiem szczerze, cykam się trochę. Trochę się cykam, no. Nie chcę znowu wtopić tak jak wtedy było z... czym tam było? Z BMW jakimś, czy coś takiego mnie pokonał. A, Mercedes. Mercedes SLS mnie rozwalił. Zobacz, co się dzieje z tym Bugattim na, wiesz, wybojach, nie? Może zmienimy sobie to auto? Gonię na razie Audi. Nie wiem co to będzie, no. Audi mogłoby zgarnąć Bugattiego. Dobrze, zobaczymy jak wygląda mapa świata, bo na to warto sobie też zerkać. Tu mamy ostatnią strefę, więc nas końcowa strefa będzie gdzieś w okolicy chyba jeziora, no nie? Jakoś tak trzeba to szacować. Nie zawsze tak jest, nie zawsze tak jest. Ja już się o tym wielokrotnie przekonałem, że nie zawsze po przekątnej jest ten ostateczny punkt. Czasami naprawdę blisko strefy jest ten ostateczny punkt. Zobaczymy jak będzie tym razem. Ja bym kogoś jeszcze tutaj na pojedynek wyzwał. Ale trzeba bardzo uważać, bo tutaj pojedynek bardzo, bardzo łatwo przegrać jest. Wiecie czemu? Bo one są, te pojedynki, już tutaj bardzo krótkie. Tu mamy Audicze. 9. poziom Audicy, słuchajcie. Nie wyzwało jej. Ktoś za mną tam jedzie. Ktoś mnie tu kurde ścigać. O ty kurde. Dobry dzień, dobry, dawaj Bugatti.
Dawaj, dobrze, dobrze! O, ale te ostateczne pojedynki, jakie to jest emocjonujące już pod koniec. Ja tu hamuję, ale to dalej się toczy to Bugatti. Musimy coś na offroad wziąć dobrego. O, zmieniamy. Słuchajcie, Bugatti dobre, ale tutaj będziemy mieli same offroady. Weźmy sobie to. To będzie lepsze. O, tak. Myślę, że to będzie lepsze na offroady. Zobaczcie, jak ta fura wygląda. To jest jakiś kosmos, nie? Jak to wszystko tłumi. Ja już go chyba nie wymieniam. To jest way to go. Golardo mnie uminęło. No, to już jest samochód chyba taka topka. 9 graczy zostało. Wiemy, jak wygląda ta finalna strefa. Tutaj nikt się, zobaczcie, na pojedynek już nie wyzywa. Tu się kończy strefa, ktoś mnie tutaj zaatakuje? Oj, chyba nie. Ile tu graczy jest? Okej, czekaj, bo muszę zobaczyć. 30 seconds. Zawracamy. Zawracamy, jedziemy tam. Ja myślę, że to będzie tam. Gdzieś w tą okolicę. 5, 4, 3. 1 i... O! Ha! Ciśniemy, mamy topowe auto. Byleby się nigdzie nie rozwalić. I damy radę to wygrać. Dawaj, Lucek. Kurde, o i przez drzewa, tutaj naprawdę trzeba uważać na te drzewa. Więc szybko, ale ostrożnie. Wiesz, ci co jadą za mną będą na pewno ryzykować, więc przejadą przejadą przez te drzewa szybciej, ale też się myślę, że porozwalają. Ktoś tam na drogę widzę, że zjeżdża. Bardzo dobre posunięcie. Ja też tak zrobię. Dobra, i tutaj skrócimy sobie trochę. Chociaż chyba nie trzeba. Jedziemy sobie drogą. Skrót nie, będzie nas sporo kosztował tutaj. Bo jak zjedziemy sobie na Hamuj. Ja nie mam tu ABS-a włączonego, więc muszę uważać. Muszę tak pulsacyjnie hamować, żeby bardziej, wiesz. No chyba będzie wygrana. What? Ej, co? Kurde, zobaczcie. Zwycięska herbatka. Zwycięski łyk herbatki po meczu. Woohoo! Mówiłem, że herbatka nam dużo da. Ej. Ale zobaczcie, było zero litości, zero honoru, walka ze słabymi, z lepszymi, z gorszymi. Nie ma, zero litości, no. Ale herbatka dużo dała, widzieliście? Dużo dała herbatka. Ja myślę, że tutaj za mało tych nagród się dostaje za wygranie eliminatora. To jest naprawdę bardzo trudny tryb. Powinniśmy dostawać gdzieś tak z 5 super wheel spinów co najmniej. Te nagrody są, moim zdaniem, zdecydowanie za słabe. Dobra, ochłoniemy sobie trochę. Mam tutaj, ile? 6 super wheel spinów do wylosowania. To są takie wheel spiny, które ja dostaję z racji tego, że mam wersję premium tej gry. Tutaj mamy jakieś takie pierdółki. To sobie od razu sprzedajemy. Widzę, że już mi się mecz nowy wyszukał. Ej, ale naprawdę nagrody za eliminatora są za niskie. To jest bardzo trudny tryb. To jest dopiero moja druga wygrana. Druga ever, bo ja właściwie tylko z wami gram w tego eliminatora. Tylko z wami ćwiczę sobie tutaj granie w tryb Fortnite. No tak. Sam nie gram w ogóle nie ćwiczę. Dobra jest ta taktyka, chyba że się na początku szuka jakiegoś samochodu. Nie? Zamiast walczyć z kimś. Dobra, sprzedajemy Subaru. Ja poczekam, chyba wyszukam już następny mecz, nie? Bo jeszcze mam zwykłe spiny do losowania. Czekaj, a ten nie był jakiś dobry czasem? A, dobra. I tak, i tutaj mamy 9 zwykłych losowań.
Tutaj mało kiedy się coś fajnego trafia. Mamy syfika 5000, 5000, 120 tysięcy, Ferrari. I 100 tysięcy. I Mazda MX-5 Kickstera. Znaczy akurat to nie jest ta Kicksterowa, ale no. Zastanawiam się, co wy sobie teraz myślicie. Czy ja mam jakiś sok z gumi jagód w tej herbatce czy coś? To jest normalna herbatka, którą kupiłem sobie z Lidla, taka sypana, kurde. Ale jest świetna, bardzo mi smakuje. O kurczę, fajnie się akurat złożyło, że wygrałem ten mecz. No, dałem z siebie wszystko, w końcu mistrzowski łyk herbatki, nie? Startujemy i już od razu mamy dropik, proszę bardzo. No, co prawda słaby, ale zaraz przy mnie, no, zaraz przy mnie, chyba że z tyłu coś tam jeszcze jest. Zaraz przy mnie mamy coś takiego. Nie było jeszcze pojedynku Mini Cooper kontra Mini Cooper, nie? Ale wygrać chyba ten ostateczny pojedynek z Mini Cooperem to jest... jest moim zdaniem ogromne wyzwanie, nie? Widzieliście, jaki ja samochód miałem pod koniec poprzedniego meczu, gdzie on wszystkie te nierówności to wybierał perfekcyjnie, a Mini Cooper on by kurczę latał. To nie tak, Lucek, no. Ktoś już z 7 poziomu widziałem, że dropnął jakiś samochód. Jadę do lasu na grzyby. Pierniczę. Ja tu sobie na grzybach jeżdżę, wyjeżdżam z lasku, a tu na skraju lasku taka niespodzianka. SLS? SLS, proszę bardzo. Mercedes się trafił. Gościu. Jak ładnie. Kogo jedziemy skroić? Widziałem od was w ogóle taki challenge, żeby zrobić coś takiego, że ścigać się ze wszystkimi, ale jeździć tylko asfaltem. W przypadku tego SLS-a skusiłbym się na takie pojedynki, żeby używać tylko asfaltów. O kurde, bo tu już jest koniec strefy. No, szybko się to zmniejsza, nie? Akurat z tej strony. Nie szkodzi. Już sobie tutaj wyjeżdżamy z tego ryzykownego miejsca i idziemy szukać jakiejś ofiary, polować. Ty, ile tu ludzi się zebrało? O co chodzi? Nie chcą mnie na pojedynek wyzwać? No chodźcie, chodźcie! Ten gdzieś tam uciekł, dobra, gonimy go. Tu jest wyjazd stąd. O kurde! Nie, wiecie co, ej, jakby mnie tutaj wyzwał ktoś na pojedynek teraz, to by mnie rozwalił, przecież ja nie mam stąd jak wyjechać. A oni uciekali przede mną, niepotrzebnie. Ten SLS naprawdę nie jest dobry na takie miejsca, gdzieś jakieś skałki czy coś. Dobra, tutaj mamy kogoś. O, proszę bardzo. Co on zrobił? Poczekaj, what? Czemu tak? Czyli co, jedziemy asfaltem. Przegram, nie przegram, ale asfaltem. Dobra, spróbujemy. Zobaczymy, czy wyjdę jakoś na tym lepiej. No, na pewno będę jechał z większą prędkością, ale czy bardziej będę zbliżał się do celu? No, różnica w osiągach samochodów jest tutaj znaczna, nie? Ja mam samochód z klasy 8, on ma samochód z klasy 2, ale on już jedzie w prostej linii, teoretycznie, do mety, nie? I zobaczcie, że jesteśmy teraz na równi przez chwilę. Zaraz pewnie ja go trochę wyprzedzę, potem może on. W tym wypadku może się właśnie bardziej opłacać jechać asfaltem, bo tu... Nie. Tu akurat jest dużo asfaltu, ale go gówniano zarzuciło. Nie wiedziałem, co mam zrobić. Na 600 metrów, słuchajcie, to nie ma żartów. Czy on wygra SLS-a zaraz? Nie zrobiłem mistrzowskiego łyku herbaty przed tym pojedynkiem. Więc no... Dawaj. O nie! O nie! Uciekaj! O shit! Nie, spadaj! Patrz! Ale zajebiście! Gratuluję dla tego pana! Wygrał sobie Mercedesa. Gdyby mnie nie zarzuciło tam. A jeszcze pod koniec ten mnie zderzył odczuł, no. Gościu, który mnie rozwalił, miał niesamowitego farta pod koniec odcinka. Także proszę bardzo, daruję ci mojego Mercedesa. Dobrej zabawy ci życzę, ale zobacz jaki waleczny i pokonał mnie. To się liczy. No nic, moi drodzy, ja was zapraszam na kolejny odcinek. Trzymajcie się ciepło. Na razie. Hejas.